Cześć, z tej strony Kusik, teraz w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Bez owijania w bawełnę, od razu zaczynamy od tematu odcinka, czyli Community Day na Staffula. Staffula? Jakiego Staffula? To jest za Pokémon. O co w tym chodzi? Co tu się właśnie wydarzyło, moi drodzy? Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, tutaj muszę przyznać, że Niantic zrobił naprawdę IQ 200, bo połączyli fakt, że trwa sezon Alolii z tym, że od dłuższego czasu sporo osób narzekało na to, że Community Day są takie średnie, wiecie o co chodzi, więc myślę, że teraz każdy będzie zadowolony, bo pierwszy raz ever w historii Pokémon GO, przynajmniej tak jak ja pamiętam, a gram od początku, robią coś takiego. Community Day wraz z premierą nowego Pokémona i od razu premierą shiny wersji tego Pokémona. Ciekawe, co? Słuchajcie szczegółów. Mam tutaj wszystko napisane od Niantic'u. Kwietniowy Community Day 2022, 23 kwietnia od godziny 14 do 17. Tak? Dobrze słyszycie? Niantic z powrotem wraca do tych 3 godziny Community Day'ów. Czy to dobrze, czy to źle? Może do tego tematu wrócimy później, bo teraz ekscytująca część. Trenerzy, ogłaszamy, że Staffula będzie miał debiut podczas Community Day'a w kwietniu. Będzie pojawiać się na dziko i możesz spotkać shiny. To jest właśnie shiny Staffula. Fajnie wygląda, co? Chcieliśmy również przedyskutować format, bla, bla, bla. Uważamy, że lepiej, żeby były 3 godziny, a nie 6, bo wtedy więcej graczy spotyka się, bo grają w tym samym czasie, w tym samym miejscu i mają okazję się poznać. Myślę, że argumenty za tym, żeby Community Day był krótszy, wszyscy znamy, ale może do tego tematu sobie wrócimy potem. Staffula będzie pojawiał się częściej na dziko, ekskluzywny atak. Jeśli ewoluujesz go podczas tego eventu lub do 2 godzin po evencie, otrzyma Drain Punch. Tego ataku nie było w Pokémonach. Dosyć specyficzny atak. Teraz gram w Pokémon Legends, to używam go cały czas, bo to jest atak typu walczącego, który wysysa życie z przeciwnika. Bardzo dobra rzecz w oryginalnych Pokémonach na Nintendo Switcha. Ciekawe jak będzie w Pokémon GO. Ma 20 powera i gwarantuje zwiększenie defensywy. A szkoda, bo byłoby epickie, gdyby wprowadzili coś takiego, że wysysa życie, nie? I słuchajcie, ciekawostka. Będzie potrzeba 400 candy, żeby ewoluować Staffula w Beware'a. Jeśli ktokolwiek z Was na Netflixie na przykład oglądał anime z 7 generacji, to wiecie, że zespół R miał Beware'a. Stąd pewnie kojarzycie tego Pokémona. I podczas tego eventu mamy potrójny exp załapanie, podwójna szansa na otrzymanie Candy XL załapanie Staffula. Moim zdaniem powinni to wprowadzić na każdym Community Day'u od teraz. Po to między innymi ludzie 40 levelem i wyżej idą na tego Community Day'a, żeby otrzymać te XL Candy, więc to jest moim zdaniem ruch w dobrą stronę. Podwójne Candy załapanie, lury będą trwały 3 godziny, Incense będzie trwał 3 godziny, snapshoty dają Ci niespodziankę. Będzie można zrobić jednego dodatkowego special trade'a podczas tego eventu lub 2 godziny po. To jest coś, o czym ja również sam marzyłem i mówiłem to, żeby fajnie było, jakby Niantic coś takiego wprowadził, no bo hej, wychodzisz, spotykasz się ze znajomymi i właściwie to mamy lucky trade'a, robimy dzisiaj, a nie, bo już zrobiłem, nie? Także 2 to na pewno jest lepiej niż 1. Trade'y będą kosztować o 50% mniej dustu. Też świetna rzecz, jestem na tak. Bonusy za granie grupowe. Jeśli wystarczająca ilość Pokémonów zostanie złapana blisko pojedynczego Pokestopa z aktywnym lurem, włączy się bonus zamiast 3 razy exp załapanie, 4 razy exp załapanie obok tego Pokestopa na 30 minut. Jak to będzie wyglądać w praktyce, czy to będzie jakoś to zaznaczone, że ten Pokestop będzie się świecił, czy coś, nie wiem, ale brzmi mega, mega ciekawie. Także, moi drodzy, nowy Pokémon, od razu jego ewolucja w ten sam dzień, od razu shiny w ten sam dzień, od razu nowy atak w ten sam dzień, a no jeszcze z zalet to exp. 3 razy załapanie, a nawet 4 razy załapanie, jeśli pójdziecie w miejsce takie zatłoczone, gdzie jest kupa ludzi, więc brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze. Wady są tylko dwie. Ten Pokémon będzie średnio użyteczny na rajdach. Okej, okay. Tak często bywa z Pokémonami z Community Day'ów już od paru lat, więc jest to zrozumiałe. I drugi problem, trwa tylko 3 godziny zamiast 6. Niantic mówi nam dosyć jasno, dosyć wyraźnie i dosyć wprost, że to już jest zmiana na stałe, czyli Niantic powraca do tego, co było. Pogadamy sobie o tych Community Day'ach i o tych 3 godzinach. W międzyczasie wykluwa mi się jajko. Cały czas lecę z tym nowym Realme. Napisaliście mi fajne komentarze pod ostatnim filmem, właśnie jak pokazywałem ten telefon, jak pierwszy raz go dostałem, żeby włączyć, zresztą Wam pokażę, co włączyć. Tutaj w opcjach zaawansowane, Native Refresh Rate. I dopiero jak to włączyłem, to poczułem, słuchajcie, co to jest 120 Hz w Pokémonach. Wcześniej mi się wydawało, że jest dużo płynniejsze, przez to, że po prostu gra się nie ścinała, ale teraz naprawdę to widzę, jak może być płynna gra. Także dzięki za protipa, słuchajcie. Pamiętałem, że jest coś takiego jak Native Refresh Rate, tylko zapomniałem, że to jest w Advanced Settings, więc jakoś nie mogłem sobie tego znaleźć. Stwierdziłem, może samo się włączyło, ale nie. I słuchajcie, wydaje mi się, że ludzie trochę za bardzo uważają, że to jest problem. Ja wiem, że to jest wygodne, nie? Żeby mieć Community Day 6-godzinny, głównie dla ludzi, którzy na przykład pracują w sobotę czy niedzielę,
albo mają inne obowiązki, na przykład rodzinne, nie? Na przykład mówią, dobra, babciu, przyjdę cię na obiad o 12, bo o 14 komuś daj, nie? I tak naprawdę wydaje mi się, że większość osób, które znam, i tak nie gra pełne 6 godzin na Community Day, bo uważają, że to jest zbyt dużo. I po prostu im się nie chce, zwłaszcza jeśli to jest Community Day taki jak ostatnio, typu Senshu, który jest przepięknym shiny Pokemonem, bardzo przyjemnie mi się grało, no ale jednak wszyscy wiemy, że nie potrzebujemy mieć 30 czy 40 tych shiny zamiast 10 czy 15, no bo 10 czy 15 nam w zupełności wystarczy. Niantic generalnie wprowadził 6-godzinne Community Day po raz pierwszy, jak zaczęło się sami wiecie co, czyli pewna choroba powodująca katar. Generalnie chodziło o to, żeby mniej ludzie się tłoczyli w jednym miejscu i tak dalej, żeby mieli więcej takiej elastyczności też grając z domu na przykład, nie? No bo wtedy samoizolacja i te sprawy. No i teraz by wpadało do tego powrócić, co było wcześniej, czyli 3 godzinki, no bo jednak jak są te 3 godziny, to jest szansa, żeby spotkać po prostu więcej osób. Jeśli na przykład ty idziesz na 11, twój kolega na 14, albo ktoś, kogo w ogóle nie znasz, idzie na 15, to szansa, że gdzieś tam się spotkacie, poznacie i spotkacie nowe, sympatyczne osoby grając w poksy, zmniejsza się. No i pewnie o to chodzi tutaj Nianticowi, żeby znowu tak bardziej fajnie wyglądały te eventy. Tak jak próbowaliśmy, żeby wyglądał ten nasz ostatni event w Warszawie, czyli dużo osób, wszyscy razem, spotkania, trady i tak dalej, i tak dalej. Co zresztą też jest zasygnalizowane właśnie przez fakt, że dodali te 2 special trady zamiast jednego w tym dniu. Pokazuje ich duży nacisk na community, w słowie Community Day. Czekajcie, to jest 10 towarzyszka do naszego Pokédexu, Fomantis. Przy starym dzwonie. O, widzę go. Jeszcze z Weather Boostem. No i tak jak mówię, największy problem myślę, że ludzie mają nie z samą długością, ale z tym, żeby móc sobie dostosować porę dnia według tego, jak tobie pasuje, zgodnie z pracą, zgodnie ze spotkaniem z babcią, czy kimkolwiek innym, czy znajomymi, którzy nie grają w poksy i tak dalej, więc rozumiem argumenty tych ludzi, którzy woleli, jak były 6-godzinne. Ja też w pewnym sensie, patrząc z punktu widzenia własnej wygody, że na przykład nie muszę wstawać o 11, jeśli na przykład chcę coś innego porobić z rana, tylko mogę zacząć trochę później, to było mega wygodne. Także odrobinkę tej wygody, można powiedzieć, Niantic nam zabiera, ale w zamian za to daje lepsze bonusy, lepsze Pokémony, przynajmniej w tym kwietniu, tak, jakby nie patrzeć. Fajnie też, że tak zrobili to naprawdę z głową, w tym sensie, że wiecie, Niantic w przeszłości wielokrotnie robił tak, że odbierał jakiś bonus, czy po prostu prowadził jakąś zmianę niekorzystną dla graczy i ani tego jakoś nie komunikował specjalnie, ani nie dawał nic w zamian, gracze byli zdenerwowani. Także tutaj cieszę się, że ogłosili to w taki sposób i upewnili się, że żeby tak jakby na otarcie łez, żeby osłodzić ludziom trochę ten fakt, że teraz będą krótsze community daje, to dali od razu nowego Pokemona, nowego shiny, exp razy 3, a nawet razy 4, nową mechanikę, czyli ten zwiększony exp. Jeśli ludzie tłoczą się w jednym miejscu, jakby przy jednych pokestopach, to jest ciekawe. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w praktyce, nie? To wszystko myślę, że razem sprawi, że ten community day będzie naprawdę wyjątkowy. Ja jeszcze niestety nie wiem, gdzie będę na community dayu, także jestem ciekaw waszych opinii w komentarzach. Czy odpowiada wam taki community day w takiej formule, czy w ogóle dawanie nowych Pokemonów na community daya to jest dobry pomysł? Moim zdaniem tak. I nowych shiny przy okazji, moim zdaniem tak. W tym odcinku myślę, nie będę was dłużej trzymał, bo jest taki bardziej poglądowy i głównie o tym, żeby pogadać o tych community dayach z wami. Także koniecznie wypowiedzcie się w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i obejrzyjcie propozycje innych filmów na moim kanale.